Wraz z bardzo mocnym spadkiem kursu franka spadły też raty. No i zwykle frankowicze myśleli o przewalutowaniu raczej wtedy, kiedy ten kurs bardzo mocno rósł, ale no wiadomo, że najbardziej opłacalna jest taka operacja wtedy, kiedy właśnie kurs spada. Ale problem polega na tym, że co prawda jest to dużo bardziej opłacalne niż na przykład jeszcze rok temu, ale z drugiej strony, jak spojrzymy na poziom raty, który będziemy mieli po przewalutowaniu, no to niestety ta rata nam bardzo istotnie wzrośnie. Mniej więcej 500-700 zł w przypadku kredytu na 300 tysięcy zł na 30 lat, a ta różnica wynika z tego, że po pierwsze, mimo że raty, powiedzmy, one się zbliżają już do tego początkowego poziomu, raty kredytu we frankach, no to zadłużenie ciągle jest bardzo wysokie i w wielu przypadkach ono ciągle jeszcze przekracza tą początkową wartość, która została wypłacona, no mimo że kredyt był spłacany właściwie już przez 10 lat mniej więcej, to zadłużenie po przeliczeniu na złote nierzadko jest wyższe niż początkowa kwota, a drugi problem jest taki, że mamy dużo wyższe stopy procentowe w Polsce. Średnie oprocentowanie kredytów złotych to jest mniej więcej około 4%, a kredyty we frankach z tego okresu powiedzmy 2007-2008, no to często to jest sporo poniżej 1%, więc jak nam wzrośnie oprocentowanie, a jednocześnie mamy wysoką sumę zadłużenia po przeliczeniu na złote, no to właśnie sprawia, że niestety to przewalutowanie kończy się bardzo istotnym wzrostem raty.